Moim Państwa gościem w studio jest radna Rady Miasta Wałbrzycha, Alicja Rosiak, Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa. Witam serdecznie. Pani radna, no powoli już ta kadencja Rady dobiega końca, więc myślę, że to jest dobry czas na to, żeby zacząć podsumowywać te 4 lata pracy radnych. Jaka to była kadencja? Jak Pani by ją oceniła i oceniła radnych, którzy w niej zasiadali? Nie mogę oceny dokonać jednym słowem, bo niestety należałoby to jednak oceniać w różnych kategoriach. Jeśli wziąć pod uwagę kategorię pracy Rady, czy sposobu, w jaki pracowaliśmy, jak to się odbywało na sesjach, na komisjach, to powiem, że gdybym miała oceniać to w skali na przykład ocen szkolnych, to jeśli chodzi o mnie, i myślę, że nie tylko o mnie, bo takie zdanie ma także Ryszard Nowak, myślę, Mirek Lubiński, to jest kategoria 2+, nie więcej. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jeśli chodzi o sesję na przykład, to czasami były to spektakle jednego aktora i tutaj mogę powiedzieć, że to się może odnosić zarówno do pana prezydenta, jak i do nas radnych, czy też na przykład mojej osoby. I zaraz powiem dlaczego. Jeśli chodzi o prezydenta, to na przykład już na samym początku, z czego się bardzo cieszę, bo oczywiście jest to pewna informacja, którą pan prezydent nam przedstawiał z działalności pomiędzy sesjami, ale problem polegał na tym, że czasami mówił godzinę, półtorej, może nawet jeszcze dłużej, ale nie można było z tym korespondować. Czyli po tym, kiedy opowiadał nam, gdzie był, co robił, z kim się spotkał i jakie ma przemyślenia, absolutnie, kiedy byłyby wątpliwości, czy chcąc dopytać, z automatu pani przewodnicząca Rady mówiła, że to miejsce jest na końcu sesji, albo najlepiej złożyć stosowne zapytanie pisemne. Więc Państwo dokładnie wiedzą, że jeżeli przechodzi się potem do porządku dziennego i realizuje się na przykład 15 czy 20 punktów sesyjnych uchwał, w tym zmian do budżetu, to automatycznie no jak gdyby wygasza się już ta ostrość tego, o co chcemy zapytać i spada to na plan dalszy. Więc byłoby to kompatybilne i właściwie dopiero wtedy dałoby oczekiwany efekt i nazwałabym to współpracą prezydenta z Radą, z radnymi, gdyby pozwolono nam na to, żeby móc zaraz po wystąpieniu prezydenta dyskutować, zadawać pytania. Tak się nie działo i było to takie oportunistyczne. Potem już nie podawałam żadnych argumentów, uznałam, że nie ma sensu, ponieważ ta Rada składała się z kilkunastu radnych, którzy tworzyli pewną zwartą grupę i w głosowaniu nad wnioskami, na przykład takimi, żeby te dyskusje odbywały się zaraz po wystąpieniach prezydenta, były oczywiście przegłosowywane na nie. Natomiast jeśli o mnie chodzi, no to to odczucie tego teatru jednego aktora, co pewnie Państwo także dzięki Państwa telewizji mogli obserwować, kiedy były zrzuty z sesji, takie właśnie na żywo, że masę pytań niezwiązanych z różnego charakteru, z brakiem wiedzy, z chęcią, żeby dopowiedziano pewne rzeczy, które nie do końca były jasne, czy też sugestii, wola dyskusji, wola debaty. Bardzo często niestety kończyła się tym, że przewodnicząca Rady albo kilku dyżurnych radnych, i wspomnę tutaj głównie o, pamiętam, Artura Torbusa, on mi się bardzo tutaj mocno utkwił mi w pamięci, czy też Pawła Szpura w zastępstwie, ale także i bardzo często pani przewodniczącej Romańskiej, stawiania wniosków o zamknięcie dyskusji, przejścia do głosowania bez dyskusji, czy jakby nie ma potrzeby więcej dyskutować. Przewodnicząca wielokrotnie stwierdzała, że no to chyba już wystarczy, no wydaje mi się, że już powiedziano wszystko na ten temat. Więc tak nie powinno być, ponieważ ustawodawca ustalił, że Rada to organ uchwałodawczy, prezydent organ wykonawczy. Powinny być to dwa organy, które ze sobą współpracują. Nie na zasadzie takiej, że dobieram sobie grupę koalicjantów i tak jak to się działo w tej kadencji, wiem to, bo niektórzy radni, którzy bywali na tych posiedzeniach kuluarowych u pana prezydenta na dzień, czy tydzień, czy dwa dni przed sesją, kiedy oni omawiali w swoim własnym gronie, prezydent im tłumaczył, czy też, nie wiem, przekonywał, czy też po prostu tylko z nimi pracował, to było dla nich tak wystarczające, że ta dyskusja, kiedy była już na poziomie sesji,
sesji rady, kiedy na przykład takie osoby, które nie brały udziału w tych dyskusjach, z wiadomych względów, bo prezydent spotyka się tylko z tymi, którzy mają przegłosować to, co jest jego pomysłem, po prostu no, były znudzone, zniecierpliwione, a także no, nie do końca chyba rozumiały, o co tej Alicji chodzi. No, druga rzecz, która jest, jeśli chodzi o tą kadencję, szczególna na tle innych kadencji, to nie tylko ta ilość zamykanych dyskusji, czy też ciszy na sali i braku ze strony Rady Pana Prezydenta, czy radnych, którzy głosowali za wieloma rzeczami, nawet nie zadając pytań, a szczególnie chodziłoby o takie rzeczy jak zaciąganie kredytów, których tej kadencji było bardzo wyjątkowo dużo. W porównaniu do poprzednich lat, poprzedników prezydenta Szołomeja, to ja sobie nie przypominam, żeby po prostu taka ilość kredytów, takie zadłużanie miasta poprzez zaciągane kredyty, emitowane obligacje, czy dzisiaj leasing. Tak, ale musimy sobie powiedzieć, że nie robiło się, ponieważ byliśmy w okresie takim szczególnym, w którym można było dźwignąć bardzo dużą część pieniędzy z Unii Europejskiej, bo przecież kadencja 2014, przepraszam, to kadencja obfitująca w możliwość sięgania po pieniądze unijne. Więc jeśli przyjrzeć się, że kadencja 2007-2014 z przełomem 2007-2010, bo od 2010-2011 tu mówimy o zmianie władzy, wiadomo w jaki sposób to nastąpiło, to tych pieniędzy, o których dzisiaj mówi Pan Prezydent, że ściągnięto ich w granicach około 170 milionów, w stosunku do tej, w mojej ocenie, oczywiście w mojej ocenie, co można byłoby ściągnąć, a nie kredytować do takiego poziomu, to po prostu jest niezadowalające i efekt jest taki, że większości mieszkańców no może nie chcą się zagłębiać, że to są pieniądze właśnie z kredytów, które trzeba będzie nam spłacać, które są długoterminowe. Ja rozumiem potrzebę i wiem, że to jest jedno z narzędzi, które trzeba wykorzystywać, ale nie należy opierać inwestycji tylko i wyłącznie na kredytach, dlatego że koszty obsługi długu, koszty odsetek są potężne i one niestety kiedyś się zemszczą na tym, że odczujemy to we własnych portfelach poprzez permanentnie podnoszone podatki do tak zwanego maksa czynsze, które już w 2017 roku mają być bez zniżek i ulg i innych działania, które po prostu mają spowodować, żeby pieniędzy do budżetu jako wpływy, dochody własne było więcej. I w związku z tym przed nami następny okres, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych, czyli 2014-2020. Ja jestem przekonana, że przyszła Rada wraz z przyszłym prezydentem, kimkolwiek nie będzie ten prezydent, będzie bardzo mocno musiała pracować nad tym, żeby pieniądze pozyskać, a nie kredytować, bo my jesteśmy przy tym zadłużeniu miasta i takim deficycie, bo tutaj... No przypomnij właśnie, jaka to jest kwota. No na przykład to jest ostatnia sesja, kiedy my pokazujemy, że chcemy mieć wpływy do budżetu na poziomie ponad 600 milionów złotych, ale chcemy wydać praktycznie o 156 milionów złotych więcej, a nie mamy tego pokrycia w dochodach, czyli mamy taki deficyt, no to rodzi jednak dość spore wątpliwości. Więc proszę się mi nie dziwić, że ja na tych sesjach zadawałam tak dużo pytań i byłam rozczarowana, że zamykano dyskusję. Ja liczę na to, że przyszła rada, przyszła kadencja będzie inna niż ta. I dlatego będę zachęcała zarówno mieszkańców, wszystkich właściwie mieszkańców naszego miasta do tego, żeby wzięli udział w wyborach i wybierali, patrząc na to, że ci, którzy, a szczególnie, żeby wzięli pod lupę tych, którzy w tej Radzie na przykład głosowali czy stawiali takie wnioski o zamykanie dyskusji, bo tak być nie powinno. Także pod tym kątem mogłabym powiedzieć, że według mnie to jest rada czy działalność, którą nisko oceniam. Były też takie momenty bardzo emocjonujące, chociażby związane z likwidacją wszystkich szkół. Tak, tak, tak.
To były bardzo emocjonujące chwile. No tutaj akurat pamiętam, że no, nasza reakcja, szczególnie tych, którzy byli zwolennikami tego, czy stali w obronie tych szkół, przynajmniej niektórych bardzo mocno, bo uważamy i uważam do tej pory, że kilka z tych szkół rzeczywiście można było bronić i było to niezasadne. W niektórych przypadkach można byłoby powiedzieć, że no, przy głębszej dyskusji i jakiejś alternatywie można byłoby się zgodzić z prezydentem. To pamiętam, że było to bardzo wiele emocji i no niestety to była taka porażka nas, którzy broniliśmy tych szkół i wiem, że to tkwi w nas do dzisiaj. Pamiętam też takie chwile dość emocjonujące, kiedy między innymi ja, Ryszard Nowak byliśmy inicjatorami takiej sesji, gdzie chcieliśmy zapoznać się, czy też stanęliśmy po stronie podwykonawców wałbrzyskich i nie tylko wałbrzyskich, w związku z tym, że Budopol zszedł z placu budowy. Do dzisiaj wiemy o tym, że szereg tych ludzi czy tych firm nie dostało zapłaty i toczą się, ogłosiło upadłość, tak było tam bardzo wiele tragedii osobistych, ludzkich i myślę, że to jest porażka, że nie udało się, że tak powiem, wypracować takiego stanowiska, żeby ochronić tych ludzi, którzy zostawili tam własne pieniądze, często z kredytu, które zaciągali i finansowali. I że to do dzisiaj rozstrzyga sąd, a nie umieliśmy sobie poradzić z tym my, czyli prezydent i rada, że tak na dobrą sprawę to uważam za jedną z wielu porażek. Ta rada także wydaje mi się, że pracowała mało. Mało w sensie merytorycznym, a treściwym, ale przede wszystkim ilościowo. Bo wydaje mi się, że spotkania komisji rady, bo pracujemy w komisjach raz w miesiącu, jak dla mnie to zbyt mało. Czyli dla mnie te plany pracy powinny być bardziej rozszerzone, powinniśmy więcej dyskutować, powinniśmy mieć większą wiedzę, a w niektórych przypadkach odczuwałam niedosyt i jakby takie realizowanie pewnych elementów po łebkach, czyli pewna wiedza, informacja, ale to tak jakby u cioci na imieninach. Myśmy to powzięli, ale nic z tego nie wynika. Dla mnie powinno być tak, jak w poprzednich latach, a był taki czas, że na kanwie tej pracy budujemy coś, co się nazywa sesja tematyczna. Wypracowujemy pewne stanowiska, które mają wspierać prezydenta, wspierać inicjatywy, które chcielibyśmy realizować. Także pod tym względem nie oceniam tej rady, czy pracy tej rady jakby satysfakcjonująco. Tak? A może był jakiś sukces? Nie, no oczywiście no, to, co się dzieje w mieście, także jest efektem pracy tej rady, bo wiadomo, że było szereg różnych uchwał, które podejmowaliśmy w tym względzie. Natomiast takie rzeczy, które dotyczyły na przykład ilości zmian do budżetu, właściwie powiem szczerze, przyjmowaliśmy budżet 20 na przykład grudnia, a już 3 czy 4 stycznia łamaliśmy mu kręgosłup. Wprowadzaliśmy kilkanaście zmian do budżetu, wprowadzaliśmy nowe zadania, które miały być realizowane na przestrzeni 2013, 2014, a dzisiaj są w kosmosie 2015, 2016 i nie wiemy, czy będą w ogóle zrealizowane. Czyli ilość wprowadzonych zadań, czyli ambicja była ogromna, ale to się nie do końca przekładało na to realne wykonanie. I to łamanie tego kręgosłupa na takiej zasadzie, że tych zmian było tak wiele i tak często, powodowało, że wydaje mi się, że niewielu z tych radnych orientuje się tak naprawdę do końca, co tam się na tym polu nad czym głosowało. Nie chcę tutaj obrażać nikogo absolutnie, bo wywyższałabym siebie i uznawałabym, że o tak, ja tylko jedyna wiedziałam, czy innych parę osób, ale naprawdę ta ilość zmian, często pamiętam takie wieczory, czy nawet późno wieczory, kiedy układałam do podstawowego budżetu kilkadziesiąt zmian, które były w ciągu kolejnych miesięcy, tygodni wprowadzane i żeby się połapać tak naprawdę, gdzie jesteśmy, to wymagało to naprawdę dużej ilości czasu i zorientowania się. Także pod tym względem myślę, że to nie do końca było takie klarowne i takie przejrzyste. Mówiłyśmy o porażkach, mówiłyśmy o sukcesach, a czy pamięta Pani, czy przez te 4 lata była jakaś absurdalna sytuacja podczas obrad? Tak.
była taka absurdalna, zupełnie absurdalna, wręcz bardzo śmieszna przynajmniej dla mnie sytuacja. Pamiętam taką sesję, na której dyskutowaliśmy na temat zmian do WPGM. To jest taki wieloletni program gospodarowania mieniem gminnym, komunalnym. I to jest taki szczególnie czuły dla mnie punkt, ponieważ ja tą gospodarką się od lat zajmuję i byłam żywo zainteresowana tym, żeby była bardzo dynamiczna, konkretna, merytoryczna dyskusja na temat tego programu, żeby on wzorem lat ubiegłych nie był tylko papierowym tygrysem, ale takim odzwierciedleniem tego, na czym nam naprawdę zależy, jeśli chodzi o przełożenie tego na mieszkańca i inwestycje i inne kwestie związane właśnie z tym obszarem działania. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy powiedzmy było wprowadzenie działu merytorycznego i opinie komisji były już przez panią przewodniczącą przedstawione i w tym momencie powinno dojść do tego, że pani przewodnicząca otwiera dyskusję formalnie i w tym momencie udziela głosu panu radnemu Pawłowi Szpurowi, który to jeszcze przed tym, kiedy ona dopuszcza tą dyskusję, czyli formalizuje ten punkt, stawia wniosek o zamknięcie dyskusji na temat tego WPGM-u. Więc było to tak dziwne, żenujące. I pamiętam, że zwykli ludzie, to już nie chodzi o mnie, bo ja rzeczywiście wolałem powiedzieć, co sobie już prysnęłam śmiechem na tą sytuację, ale zwykli ludzie siedzący z tyłu na sesji, którzy byli tam i obserwowali, po prostu złapali się za głowę i mówią, o co tu chodzi? Przewodniczący Rady ma otworzyć dyskusję, chcemy dyskutować, a nagle jeden z radnych stawia wniosek o to, żeby w ogóle tej dyskusji nie było, czyli przejście do bezpośredniego głosowania. I to są właśnie takie absurdalne rzeczy. Ta mi utkwiła szczególnie w pamięci. Oczywiście było pewnie innych, różnych, wiele takich sytuacji, ale myślę, że ta jest szczególna. No to troszeczkę, znaczy pozostajemy oczywiście przy Radzie i przy podsumowaniach, ale chciałabym teraz spytać o samych radnych, bo ja będąc dziennikarzem od 15 lat bywam na sesjach, właściwie obserwowałam 4 kadencje rad miasta Wałbrzycha. Pamiętam, że niektóre sesje były bardzo ożywione w tych poprzednich kadencjach. Oczywiście te były raczej takie, powiedziałabym, czasami senne. I też z perspektywy dziennikarza obserwuję, co radny robi poza obradami sesji i poza zasiadaniem w komisji. No i muszę przyznać, że jakoś tak zbyt wielu sukcesów to ci nasi radni na koncie nie mają. Obserwuję panią radną Wierzbicką, która bardzo się angażuje w pomoc społeczną. No, pan Ryszard Nowak to postać bezdyskusyjna, ale na przykład radni spod Zamcza. Wie pani o czymś, o czym my dziennikarze nie wiemy? No raczej nie. Jeśli chodzi o radnych spod Zamcza, to w ogóle nie przypuszczam, żeby była jakaś widoczna inicjatywa, jeśli chodzi o jakieś spektakularne działania, to właśnie takie, jakimi mogą się tutaj poszczycić Ryszard Nowak, którego oczywiście, tak jak pani powiedziała, że właściwie bezdyskusyjnie nawet nie musimy mówić o tym, bo wszyscy wiemy o wyprawkach szkolnych, o codziennych interwencjach, o tym, że on w tej Radzie Wspólnoty Samorządowej jest od 8 rano do 20, że przyjmuje naprawdę bardzo wielu interesantów, że on pomaga, że on nadaje ton. On zawsze mówi też w ten sposób, Alicja, ja się ogromnie cieszę, że ty jesteś tutaj w tym momencie bardziej w tych dokumentach, w tych merytorycznych, bo ja mogę sobie pozwolić na to, żeby być w bezpośrednim kontakcie i vice versa, ponieważ razem jesteśmy w Wałbrzyskiej Wspólnocie Samorządowej, więc ja się ogromnie cieszę, że mogę Ryszarda w głównej mierze wspierać i tam moje wsparcie i moja cegiełka w jego działalność jest satysfakcjonująca jak gdyby w pewien sposób dla mnie samej, która dzięki temu skupia się trochę w innym obszarze działania, jeśli chodzi o radnych. Brawo dla Reni Wierzbickiej, oczywiście jak najbardziej, bo wiem, że Renia też się bardzo angażuje. Nie chcę oceniać radnych spod Zamcza szczególnie, ale rzeczywiście myślę, że nie tylko radni spod Zamcza nie mogą się pochwalić powiedzmy takimi akcjami, jak robi Ryszard Nowak, czy też na przykład pani Wierzbicka, tudzież przypomnijmy też postać, jeśli już mówimy o tej wieloletniej kadencji, na przykład pana Jurka Krzyżowskiego, który gdzieś tam na Podgórzu też z Radą Wspólnoty Samorządowej działał i wiem, że jeszcze chyba nadal działa. Więc to są takie no, wyjątkowe postaci, które oprócz tego, że są radnymi, zajmują się tą działalnością społeczną.
I to jest chyba takie oczekiwanie, które jest oczekiwaniem wyborcy, mieszkańca, żeby był po pierwsze kontakt z radnym, po drugie wsparcie dla rozwiązywania problemów i nośnik do tego organu, który mógłby, bo sam radny też często nie jest w stanie rozwiązać wielu problemów, może je rozwiązać prezydent, może je rozwiązać rada, bo ma takie narzędzia, ale może zasygnalizować, dokładnie tak. Także tutaj na przestrzeni czasu trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jeśli chodzi o 25 radnych, niewielu jest takich, których możemy nagrodzić laurką na koniec kadencji, że się wyjątkowo w tej dziedzinie wyróżniają. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Przypomnę, że gościłam radną Rady Miasta Wałbrzycha Alicję Rosiak, oczywiście radną z ramienia Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. Dziękuję.